dobrze z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału. Od pierwszego wiersza. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Oświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Z listu do Rzymian. Mamy z listu teraz do Koryntian. Z pierwszego listu do Koryntian. Z 15 rozdziału. Od pierwszego wiersza. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Listo do Efezjan. Od 3 wiersza, 1 rozdział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Mamy przed sobą Słowo Boże, które jedynie może dać człowiekowi znajomość Boga i może wskazać drogę, na której człowiek do Boga może się zbliżyć. Słowo Boże więcej mówi, że może stać się dzieckiem Bożym człowiek, że może być domownikiem Boga, że może być tym, który zna Boga jako swojego Ojca. W taki czy inny sposób Bóg już w stworzeniu zamanifestował się i jest napisane dalej w tym pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że 19 wiersz, ponieważ to, co o Bogu
wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Są ludzie, którzy mówią, że Boga w żaden sposób nie można poznać. A jednak tutaj czytamy, że już to, co o Bogu można wiedzieć, to Bóg to objawił w jakiś sposób, przynajmniej na tyle, żeby człowiek mógł się zastanowić nad tym, że jest Stwórca wszystkich rzeczy. Że ta niewidzialna Jego istota, to jest Jego wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata już oglądane w dziełach i poznane umysłem. Już w Księdze Joba czytamy, wiedząc o tym, że to jest bardzo stara księga i ona może być datowana gdzieś przed czasami Mojżesza i w czasach gdzieś Abrahama. I tutaj jest właśnie w tej księdze dużo takich wskazówek, że ten człowiek był bardzo poinformowany, że możemy tam wyczytać, w jaki sposób on pragnął przybliżyć się do poznania Boga. I bardzo ujęło mnie osobiście, że tam jest napisany wiersz: idź do zwierząt polnych, a powiedzą ci, idź do ptaków, a zobaczysz, idź do ryb, a powiedzą ci. A my mówimy, że ryby to są znane milczki na świecie, już nas uczono, przynajmniej mnie, w elementarzu, że to absolutnie jest niemożliwe, żeby ryba coś powiedziała. Ale jest możliwe, że wszystko może nam powiedzieć i zwierzęta, i przeważnie polne zwierzęta, tam jest napisane, dzikie. Bo domowe również bardzo dużo mogą nam powiedzieć, ale one nie muszą tak walczyć z tymi przeciwnościami, które są właśnie często ich udziałem. Osobiście mogłem oglądać z okna kiedyś, jak mały ptaszek zakładał gniazdko i jak musiał wyprowadzić w pole kilka srok, które tylko obserwowałem, gdzie on to gniazdko chce założyć. I tak mnie to zaciekawiło, że zacząłem śledzić te ptaszki małe. To były takie malutkie ptaszki, makolągwy się nazywają. I one założyły gniazdko tam u mnie przed domem i w takiej tuli. I wyprowadziły te sroki w pole, chociaż właśnie sroki nurkowały, żeby znaleźć gniazdko, to w inne drzewo po prostu szukały w innym krzaku, bo ten samczyk tak pięknie to, powiedzmy, zwodził, że one myślały, że to jest w innym miejscu to gniazdko. Ale ja widziałem, gdzie jest to gniazdko i tak z daleka podejrzałem, były tam, już zniesienie było z 5 jajeczek i przyszedł taki wicher kiedyś w nocy. I z tego powodu, że gniazdko było dobrze zrobione, ale pomiędzy dwoma takimi właśnie gałęziami, badelami tego krzaka, to ten wiatr tym krzakiem tak zamiatał, że po prostu rozerwało się ta cała konstrukcja i te jajeczka wyleciały. I się nauczyłem od tych ptaszków, że one nie przestały później na nowo gniazdka budować, tylko podjęły tą pracę dalej tak samo, bez względu na wszystko. Czyli rzeczywiście, jeśli chodzi o to, co Bóg im włożył do programu, jakby można powiedzieć, i to one to wykonują i nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Również możemy się od innych żyjątek wiele nauczyć, od pszczół i możemy to oglądać nawet, jak powiedzmy niektórzy to opisali, że to jest fascynujące. Ale to są rzeczy, które powiedzmy dotyczą naszego ciała, naszych potrzeb cielesnych, ale człowiek to nie tylko jest ciało,
ale również to jest sprawa duszy i ducha. Jeśli chodzi o duszę, to my tutaj widzimy te uczucia wszystkie, które w nas są. O ciele to nie trzeba mówić, czego ciało potrzebuje, ale jest jeszcze duch. Duch potrzebuje Boga. I tutaj jest to bardzo ważna rzecz, że człowiek może funkcjonować tylko i wyłącznie jako te trzy elementy. Wtedy będzie, jakby można powiedzieć, naprawdę spełnionym człowiekiem i będzie spokojny. Bo Słowo Boże mówi, że nawet bogactwo spokojnie nie daje spać. Że są problemy różnego rodzaju, że tutaj są problemy na tej ziemi i nie może być inaczej. Ale jeśli duch jest uspokojony, jeśli duch jest przeniesiony do tego miejsca, gdzie znajduje swoje odpocznienie, kiedy jest rozstrzygnięta wieczność, to tutaj nie ma żadnych problemów właśnie z tymi rzeczami. I list do Rzymian jest takim gruntem, który jest pouczeniem dla człowieka, który uwierzył i który poznał Boga. I później jest list do Efezjan, który jest jeszcze właśnie takim już ugruntowaniem dla nowego człowieka, i który uwierzył i który ma świadomość, że Bóg jest jego ojcem, że Pan Jezus stał się jego zbawicielem, że został odkupiony, bo te rzeczy dopiero w świetle Biblii są nam znane, co to znaczy odkupienie, bo tak nam się wydaje, a po cóż nam jakieś odkupienie jest potrzebne. Jeśli my zauważymy, że jako stworzenie Boże zostaliśmy zwiedzeni, że nasza droga z Bogiem się rozminęła, że On będąc źródłem wszystkiego, że On napełnia wszystko, że z Niego wszystko pochodzi, to gdyby tak Bóg Hioba, czytamy, wciągnął w siebie swoje tchnienie, ożywcze tchnienie, które daje wszystkiemu stworzeniu, to natychmiast wszystko by wróciło do prochu. Job to wiedział, ale dzisiaj wielu ludzi nie wie o tym i nawet stara się zaprzeczać tym rzeczom, żeby po prostu pokazać, że wszystko samo z siebie w taki czy inny sposób może funkcjonować. A jednak wiemy o tym i nauka coraz bardziej, Bóg pozwala na to, żeby ona również była świadectwem, że wcale tak to nie jest. Że jakby można powiedzieć, to co ktoś tam odkrył i dobrze się temu nie przyjrzał i w pierwszej kolejności chciał użyć to przeciwko Bogu, żeby skłócić, jakby można powiedzieć, Biblię z nauką, to w tym momencie Bóg daje nowe objawienie, nowe odkrycie i okazuje się, że ta głupota, która była ubrana w szatę nauki, zostaje objawiona rzeczywiście, tak jak to Słowo Boże mówi, wobec wszystkich. I Bóg ma cierpliwość i On wie, dlaczego te rzeczy tak czyni, bo Słowo Boże nam tutaj mówi o tym, że Paweł, który był najpierw jako Saul, czyli to był ten człowiek, który dążył do kariery, bo słowo Saul, tak jak ten pierwszy król, to znaczy coś, co jest najbardziej godne pożądania w Izraelu, to co najbardziej w jakiej społeczności ludzkiej jest uważane i jest to celem dążeń wszystkich, to akurat właśnie było jego cechą. I on był tym, który służył w tych najwyższych hierarchiach. On był tym, który prześladował Pana Jezusa z tego powodu właśnie, bo mu się wydawało, cóż to tam jakiś cieśla z Nazaretu ma do powiedzenia. A jednak się okazało, że tak, że musiał tę sprawę uznać i stał się tym narzędziem tego właśnie. I on tutaj w pierwszym wierszu mówi, sługa Jezusa Chrystusa, stał się jego sługą, stał się jego świadomym sługą,
nie sługą, który po prostu służy, bo musi, ale stał się przez łaskę Bożą sługą właśnie Jezusa Chrystusa, aby o tych cudownych rzeczach opowiedzieć. On tutaj mówi, wyznaczony został do, najpierw powołany, później został wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. My mamy czas niekiedy trudności z rozróżnianiem tych rzeczy, które mają to samo brzmienie. Tutaj akurat jest powiedziana Ewangelia Boża i wszystko jest od Boga, ale tu celowo jest tak połączone, dlatego że Duch Święty chce nam coś tutaj więcej powiedzieć. I tak to apostoł Paweł zapisał z tego powodu. Bo my wiemy, że słowo Ewangelia to jest dobra nowina, ale to nie jest taka dobra nowina, jak ktoś tam słyszy, że akcje na giełdzie wzrosły, że spadek dostał, albo coś innego takiego podobnego. Przede wszystkim dobra nowina, Ewangelia, to jest coś takiego, jak było pod maratonem. Była bitwa pod maratonem, sprawa była to życia i śmierci Aten, tego miasta, i odbywała się bitwa z Persami właśnie pod maratonem. I było to odległe, 42 chyba kilometrów, bo tyle się biega dzisiaj maraton. I mieszkańcy Aten mieli w sobie takie myśli, że albo zwyciężą Grecy i zostaniemy uratowani, albo Persowie przyjdą i zmiotą wszystko, jak to wtedy się robiło, spalą i zniszczą, uprowadzą do niewoli. I ten człowiek przyniósł im Ewangelię. To jest to samo słowo dokładnie. Przyniósł wiadomość. Przyniósł wiadomość i powiedział tylko zwycięstwo. I umarł. Ale dla nich to było tak ważne, że oni wiedzieli, że nie będą zabici, że nie pójdą w niewolę, tylko będą uratowani. To słowo Ewangelia, właśnie ta wiadomość taka dobra, przyszła przez usta tego człowieka. Ale to dotyczy w Słowie Bożym naszego zbawienia, bo każdy człowiek właśnie, tak jak w trzecim rozdziale tego listu do Rzymian jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i nie przyjdą do chwały Bożej, że absolutnie nie są w stanie przyjść do Boga, bo wszyscy zgrzeszyli, że człowiek z natury jest przeciwny Bogu. I pokazuje, że wszystko zostało poddane pod grzech i Bóg sam stał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Czyli Jego Bóg uczynił tą ofiarą przebłagalną, tym odkupicielem, o którym wspomnieliśmy, że tak jak to było w narodzie żydowskim, że jak ktoś popadł w niewolę, jak ktoś się zaprzedał w niewolę na skutek ubóstwa i tak dalej, to on mógł być później odkupiony. Przez kogo mógł być odkupiony? Przez kogoś, kto poczuwał się do braterstwa z nim, a miał fundusze, możliwości, żeby odkupić jego z niewoli i jego majątek. Czyli to jego dziedzictwo, to pole, tak by można powiedzieć. I to jest w odniesieniu do Pana Jezusa właśnie ta forma odkupiciela, że on się za nas ludzi, którzy popadli w beznadziejny stan całkowicie, który jest charakteryzowany właśnie w liście do Efezjan, że byliśmy bez Boga i bez nadziei na świecie. I on przyszedł jako ten, który nie tylko był tym rozjemcą, ale również był tym, który wyrównał wszystkie, jakby można powiedzieć, potrzebne rzeczy, żeby ten niewolnik grzechu, każdy człowiek i jego majątek, jego dziedzictwo wróciło do niego na wieki. I tutaj rzecz jest
bardzo istotna, że Bóg tą Ewangelię Bożą zapowiedział wcześniej przez swoich proroków w Pismach Świętych. Bo tutaj już jest troszkę inna Ewangelia. Jaka ona jest inna? Ona jest przedłużeniem, ona jest uzupełnieniem tej Ewangelii, tej dobrej wiadomości, że nie musisz iść na potępienie, że Pan Jezus za ciebie umarł, że jesteś własnością Bożą, jeśli pozwolisz się Jemu kupić, Jemu odkupić, czyli przyjmij Jego ofiarę, którą On złożył na krzyżu za wszystkich grzeszników i jest ci to zaliczone, bo Bóg tak to postanowił. A któż Bogu może przeszkodzić? Właśnie Job doszedł do takiego poznania, że powiedział, żaden zamysł twój nie jest możliwy, żeby ktoś tobie w tym przeszkodził. A Bóg sobie właśnie w swoim sercu, jak będziemy rozważać w liście do Efezjan, on przed założeniem świata pewne rzeczy obmyślał. I on właśnie teraz nam mówi o Ewangelii, która jest właśnie nazwana tutaj o Synu Bożym. Cóż to jest za Ewangelia o Synu Bożym? Jest to wszystko, co dotyczy osoby Pana Jezusa. Jego dzieło, Jego chodzenie tutaj jako prawdziwy człowiek, Jego dzieła jako Syna Bożego, jak w Ewangelii Jana czytamy, Jego śmierć na krzyżu i Jego ta odkupieńcza, doskonała ofiara i zmartwychwstanie. I zmartwychwstanie. To są rzeczy, które gruntownie, jakby można powiedzieć, układają to, co nam jest potrzebne, ludziom, żebyśmy zrozumieli ten grunt, na którym możemy stanąć, aby zbliżyć się do Boga. Ludzie te sprawy wymyślili w taki czy inny sposób. I już od zarania dziejów, kiedy grzech wszedł na świat i zamącił, jakby można powiedzieć, w tym czystym spojrzeniu i szukaniu Boga, to wiele dróg się pojawiło, a przeważnie to jest tak, że Bóg to jest siłą, która jest nieznana, przeważnie zła z góry i trzeba ją obłaskawić, trzeba ją jakoś przekupić i kiedyś to przez ofiary różnego rodzaju czyniono, nawet trzeba powiedzieć, że i własne dzieci składano na ofiarę i różne rzeczy, które są Bogu obrzydliwością czyniono z powodu właśnie nieświadomości. I z czasem sprawy się zmieniły na skutek różnego rodzaju rozwoju cywilizacji. Pojawili się nowi bogowie, ale system pozostał cały czas podobny, że Bóg tylko czyha na moje potknięcie, a jak nie, to w ogóle może być w stosunku do mnie złośliwy, jeśli nie zostanie przekupiony, mówiąc prosto. No i tak, w taki sposób, powiedzmy, wydaje się człowiekowi, że Bogu coś przyniesie. A Słowo Boże nam pokazuje, że to jest niemożliwe, żeby cokolwiek mógł człowiek Bogu przynieść, jeśli nie zostanie do tego przygotowany. Że człowiek jest, jakby można powiedzieć, oddzielony od Boga z powodu grzechu. A grzech to nie jest sprawa kilku złych, jakby nie kodeksowych, czy niezgodnych z katechizmem, czy z czymkolwiek właśnie, czy z Biblią pociągnięć. Ale grzech to jest siła, która człowieka zmusza, żeby uciekał od Boga. Żeby był coraz, coraz dalej od Niego. I to jest ta wrogość, która jest w człowieku. To jest to, co Adamowi kazało się ukryć w tych różnych zaroślach, jakby można powiedzieć, bo człowiek różne krzaki sadzi, żeby po prostu się ukryć pomiędzy tymi rzeczami. I też nie jest przypadek, że
jak czytamy 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to tam ten zastępczy baran na ofiarę, którego Bóg dał, za swoje rogi uwiązł w cierniach czy w takich krzakach. Bo tam jest pokazane właśnie, że Pan Jezus musiał przyjść i stać się we wszystkim człowiekiem i dać się, jakby można powiedzieć, uwikłać w te różne meandry i odrośla tego grzechu i w końcu został zaprowadzony na to miejsce, jak dzisiaj mogliśmy czytać, które po hebrajsku nazywa się Golgota, a znaczy to miejsce trupich czaszek, miejsce śmierci, miejsce, gdzie człowiek, jakby można powiedzieć, każdy skończy. I on tam musiał przyjść również, chociaż nie było takiej potrzeby ze względu na niego, bo on był bez grzechu i był doskonałym człowiekiem. On był tym, który od początku jakby wiedział, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Kiedy rozmawiał ze Samarytanką, to jej powiedział przy studni Jakubowej, że wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy. Mówił wtedy jako Żyd. Bo Żydom zostało właśnie objawione wiele rzeczy. I tutaj w 9 rozdziale tego listu do Rzymian możemy czytać, że Chrystus pochodzi według ciała z tych ojców, którzy mieli obietnicę, którzy mieli wybranie, którzy od Boga dostali też i prawo Boże i byli uświadomieni i on jest potomkiem Dawida i o nim jest napisane, on jest tym prawdziwym Bogiem. On jest tym prawdziwym Bogiem. Czyli Bóg nie mógł się zamanifestować w inny sposób, jak tylko w Synu swoim. I dlatego tutaj chodzi o tę Ewangelię, która mówi o Synu Bożym, o Jego dziele. I naszym, jakby można powiedzieć, zadaniem i potrzebą jest coraz więcej tego Syna Bożego poznawać. I to jest ta Ewangelia, o której tutaj jest mowa. Bo jest rzeczywiście później powiedziane wyraźnie, że Bóg to już zapowiedział przez proroków i zostało to zapisane w Pismach Świętych. Że to nie jest sprawa takiego jakiegoś podejścia luźnego. Że tak mi się wydaje, że raczej nabyta przeze mnie mądrość jest w stanie mi też i wytyczyć właściwy cel i drogę. My oglądamy, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, że bardzo często musiał właśnie mówić, że jest napisane i na to zwrócić należy uwagę. A czyż nie jest napisane, zadawał pytania takie, albo jest napisane, że. I, a co to znaczy, że jest napisane? I po prostu w ten sposób odnosił się do pism, dlatego że Bóg w tych pismach pewne rzeczy zapisał. I kiedy spotykał się z trudnymi pytaniami, to też odpowiadał bardzo często w taki sposób, że błądzicie, bo nie znacie mocy Bożej i pism. Czyli człowiek jest w stanie wszystko uczynić, żeby do pism nie sięgać, bo są różnego rodzaju choroby, a grzech jest chorobą. I człowiek idzie na zginienie. Kiedyś czytałem gdzieś, że jest choroba taka zwierząt, krów powiedzmy, że są takie rzeczy, że powiedzmy w tym przenoszeniu się tej choroby, w tym cyklu bierze udział mrówka. I kiedy ta mrówka jest zarażona, to ona nic nie robi, tylko wychodzi, jakby można powiedzieć, na trawkę, na źdźbło, żeby krowa ją zjadła. A jak krowa ją zje, to cykl zaczyna się dalej rozwijać. I w tym momencie choroba wydaje
swój, jakby można powiedzieć, straszliwe zniszczenie. A z grzechem jest jeszcze bardziej skomplikowane. Nam to, jakby można powiedzieć, wróg naszej duszy chce ukryć. Żeby to wyglądało, że tu nic nie ma, żadnych problemów. Że to do mnie decyzja należy o życiu i śmierci. A jednak Słowo Boże nam pokazuje, że nie jest możliwe, żeby ktokolwiek uniknął śmierci. Jest napisane, czy jest mąż, który może uniknąć śmierci? A jest taki mąż, właśnie Pan Jezus. I On jest tym, który tutaj jest napisane, został okazany Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Bo w 10 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, dlatego mnie miłuje Ojciec, że ja życie kładę swoje za owce. To jest ten dobry pasterz, do którego zwrócona była właśnie ta pieśń, słowa tej pieśni. I on kładzie życie swoje za owce, ale jest jeszcze coś dodane, aby je znowu wziąć. I teraz to życie właśnie należy do tego, żebyśmy je poznali. Bo życie to nie jest tylko samoistnienie, to nie jest tylko egzystencja, bo to sprawa jest zupełnie innego rodzaju. Życie to jest treść tego życia. I Słowo Boże pokazuje, że treść życiu nadaje Bóg. I On jest jedynym źródłem życia wiecznego. Nie tylko egzystencji, bo też chodzi o egzystencję, ale cóż jest wart egzystencja bez Boga? Weźmy sobie to, przemyślmy. Co jest wart egzystencja bez Boga? Jeśli nie można zrealizować podstawowych potrzeb, a Bóg je zaspokaja, bo przecież czy ten, który stworzył ucho, nie słyszy albo nie umie słuchać, a czy ten, który język stworzył, on nie zna smaków, a czy ten, który oko stworzył, to on nie wie, na czym widzenie i oglądanie polega? No przecież On właśnie dał nam te wszystkie zmysły. Ale te zmysły również mogą nas od Niego odprowadzać. I Słowo Boże nam o tym mówi. I teraz właśnie, żeby tę sprawę poukładać, to przyszedł Syn Boży na ziemię, stał się człowiekiem. I On jest dla nas tym wzorem, przykładem, jest tą drogą, jest tym życiem, jest właśnie tym, co wprawdzie, bo to nie jest taka prosta rzecz. Powiedzmy, my możemy mieć różne uczucia. My możemy miłować wszystko, cały świat. My możemy miłować Boga nawet, tak nam się wydaje. Ale czy to jest wprawdzie? Czy to jest wprawdzie? Bo Słowo Boże nam mówi, że podstawą jest prawda. I ta prawda nie jest taka, jak my ją sobie postanowimy. Tylko my musimy dojść do tej prawdy. Jaka ona jest? Ona nam się musi objawić. Gdzie jest tak napisane, że powiedzmy, jest piękny jakiś traktat, a dużo jest takich traktatów, i że to jest napisane, to jest prawda. Nigdzie tak nie ma, ale w Biblii możemy wiele miejsc znaleźć, gdzie jest napisane, że Twoje słowo jest prawdą, że On jest prawdą, że te rzeczy, które właśnie są związane z prawdą, to są odbiciem rzeczywistości. Bo jak ja bym uwierzył komuś, że Wieruszów to jest miasteczko koło Szczecina, to nigdy bym nie dojechał w 3 godziny, tylko musiałbym inaczej zaplanować wszystko. A jeszcze jakby wyszło na to, że ktoś mnie okłamał i dojeżdżam do Szczecina, a tam nie ma Wieruszowa, to tragedia. A tak bardzo często spodziewamy się, że jakoś tam będzie, że sprawy będą załatwione, że Bóg musi sobie zdać sprawę z tego, że jest tylu ludzi i coś z nimi trzeba zrobić. No w końcu coś z nimi trzeba zrobić. I my Bogu zaczynamy narzucać naszą Ewangelię.
A tutaj jest Ewangelia o Synu Bożym. Przeczytaliśmy w liście właśnie do Koryntian, że najpierw podałem wam, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I tu się rodzi problem. Dlaczego on musiał umierać na krzyżu? Dlaczego on musiał umierać na krzyżu? Ja miałem różne już doświadczenia w swoim życiu. Już spotkałem nawet takiego wykształconego człowieka, który był wielkim dyrektorem i miałem okazję z nim rozmawiać na temat Ewangelii. On mi powiedział, widzisz, ja nie potrzebuję, żeby za mnie ktoś umierał. Ja nie potrzebuję. Ja musiałem mu powiedzieć, to jest sprawa twojego wyboru. Czy ty potrzebujesz, czy nie potrzebujesz. Ale prawda jest taka, że każdy grzesznik potrzebuje Pana Jezusa i musi być zbawiony. A jeśli nie przyjdzie przez Pana Jezusa, nie jest to możliwe, żeby przyszedł do Boga, bo musi być odkupiciel. Musi być ktoś, kto za ten grzech wyrównał sprawę. Dlatego, że Bóg, chociaż jest Bogiem, który miłuje człowieka, to jego urząd nie jest w stanie zaakceptować grzechu. On jest uwolniony od tych rzeczy, bo on jest święty. I też nie może do swojego wnętrza albo do swojego terytorium, można tak powiedzieć, dopuścić czegokolwiek, co nie jest zgodne z jego prawem, z jego wymaganiami. Ale że on jest tym, który miłuje człowieka, to w tym momencie przygotował sposób w łasce, jak tutaj czytamy, że w łasce przygotował, że Syn Boży przyszedł na ziemię. I on sam, jak to czytamy, w wieczności już postawił to pytanie, Bóg, kogo poślę? I w tym momencie odzywa się głos, poślij mnie. Dla mnie to może było tylko taką frazą z Biblii kiedyś, ale jak zacząłem Biblię więcej studiować i szczególnie w księdze Joba zauważyłem, to Job w pewnym momencie mówi tak, no cóż, pójdę do ciebie Boże i będę się z tobą prawował. No mógłbym to zrobić, mam do ciebie do tego prawo, ale jak popatrzę na siebie, na swój wygląd, już nie chodziło o to poszarpane skórę i te wszystkie wrzody i tą nędzę, w jakiej on się znalazł, bo Joba oglądamy na popielisko. Kiedyś było śmietnisko, to tam przeważnie nie było takich śmieci jak dzisiaj butelki plastikowe i inne rzeczy, tylko tam były pobite ganki. Pobite ganki. No bo była ceramika, tam się wypalało, a to miało do siebie, że to bardzo szybko ulegało stłuczeniu. I taki pobity garnek jest obrazem człowieka dobrym. I takie popielisko z takimi pobitymi garnkami, to można powiedzieć, cały świat jest dzisiaj bez Chrystusa. Każdy jest, jakby można powiedzieć, tym słabym naczyniem, bo i wierzący jest napisane, mamy ten skarb w naczyniu glinianym. W glinianym naczyniu mamy ten skarb, bo nasze ciało jest bardzo słabe. Ale właśnie na tym popielisko, tam gdzie się kończyły, jakby można powiedzieć, różne kariery, tam gdzie się wszystko rozbiło, tam Job stanął i zastanawiał się nad tym, dlaczego te rzeczy, które spotykamy, dlaczego właśnie Bóg jest, a dopuszcza do tych rzeczy, dlaczego to wszystko się dzieje. I w pewnym momencie mówi, jak ja bym tak stanął faktycznie, a myślę, że tu chodzi o jego wewnętrzny stan, bo on rozumiał dokładnie, jaki jest Bóg w swojej doskonałości, a jaki on jest nędzny w stosunku do tego. I mówi, ja teraz stanę przed tobą, czy mój stan nie oskarży mnie? Czy mnie nie oskarży? A dlaczego? Bo to tak jest, jakby można powiedzieć, człowiek został piękny, stworzony, mądry został stworzony. Mamy na to dowody w opisie człowieka. A on to wszystko sprzeniewierzył. I ja teraz
czuję się w taki sposób. Ktoś mi bardzo zaufał. Uznał mnie, że jestem godny zaufania. Wyposażył mnie za darmo we wszystko. Dał mi. A ja byłem tym synem marnotrawnym, który poszedł w daleką krainę i wszystko stracił. Nie tylko stracił to, co ojciec mu dał, ten dział, ale stracił swoją cześć, swoje stanowisko, wpadł w głód, w nędzę. I teraz przychodzi do tego ojca i stara się być z dala od ojca i mówi, faktycznie zgrzeszyłem przeciwko ojcu, przeciwko niebu, pójdę do niego, niech mnie uczyni jednym z najemników swoich. Dlaczego? Dlatego, że w nim było przekonanie, że ten stan, z którego on spadł, w którym pogardził, że wydawało mu się, że niegodne to jest tak wielce, bo poszedł i połączył się z takim towarzystwem, które, jakby można powiedzieć, wyciągnęło od niego tylko pieniądze. Nic więcej nie chcieli, tylko jego pieniędzy. I w tym momencie, wracając do ojca, właśnie odczuł to, co Job powiedział, a jakbym stanął przed tobą, to co, wniosę oskarżenie? Ja jestem oskarżeniem już, jakby można powiedzieć. Sam, mój wygląd i moja wiedza i mój stosunek do Boga. Więc człowiekowi może się wydawać to, że w taki czy inny sposób on jest za to odpowiedzialny. Ale jak się głębiej zastanowi, że z grzechem żartów nie ma żadnych, bo Bóg może wszystko zrobić, ale nie mógł zbawić grzesznika, jeśli sam nie stał się człowiekiem. Jeśli sam nie umarł na krzyżu za grzechy. Bo ludzie mówią, no może by to tam jakoś szło załatwić, bo wszystko można załatwić. Ale sprawę grzechu Bóg nie mógł załatwić. I tutaj jest właśnie napisane, żeby to do wszystkich narodów było zaniesione. Żeby do posłuszeństwa wiary zostały przywiedzione narody. Czyli to nie jest tak, że mamy wiarę. Jaką mamy wiarę, pytam. Bardzo często mi jest to pytanie zadawane. I mówię, czy ty się urodziłeś pośród wierzących? Ja mówię, nie. No ale byłeś w jakiejś religii. No tak. To ty się opuścił wiarę ojców. Ja mówię, dobrze mówisz, ale proszę zmienić jedno słowo. Nie wiarę ojców. Nie wiarę ojców, bo oni nie mieli tej żywej wiary, która posłuszeństwo wykazuje. Posłuszeństwo. Bo wiara to jest posłuszeństwo. Nie jest to takie posłuszeństwo, że ja muszę, bo Bóg mnie chce, powiedzmy, ukarać, tylko to jest posłuszeństwo takie, jak się nauczy lekarz, powiedzmy, sztuki lekarskiej. Nie odważy się odejść od procedury. Jak się leczy w sposób taki i to jest zbadane, to jest procedura. Nie wolno inaczej. Bo to musi być posłuszne tej po prostu sztuce lekarskiej. Bo nie można inaczej. Bo są takie sposoby czy inne, ale nie może to odchodzić od pewnej procedury. A przede wszystkim procedurą jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo wiary. I Pan Jezus stał się człowiekiem. I chociaż był Synem Bożym, jest napisane w liście do Hebrajczyków, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli nauczyć się posłuszeństwa, że w posłuszeństwie jest droga do przybliżenia się do Boga. Nie może być inaczej, bo nieposłuszeństwo od Boga odprowadza. Bóg nie chce z naszego posłuszeństwa nic, bo cóż On ma wziąć od nas? No cóż ja przyniosę Bogu? To tak jak zaprosiliby mnie do Billa Gatesa czy jakiegoś innego bogatego i wydawałoby mi się, że cóż ja po prostu mogę mu teraz przynieść, żeby on był zadowolony i szukałbym jakichś prezentów. Nie jestem w stanie po prostu, ale jakbym, powiedzmy mu coś, co mu jest miłe w przemyśleniach jego, przyniósł, to by się na pewno z tego ucieszył. A Bóg mówi, synu mój, daj mi swoje serce i nic więcej nie chcę od nas.
I chcę po prostu, żeby to serce zaczęło rozumieć, żeby to serce znało tą drogę posłuszeństwa, bo na tej drodze posłuszeństwa to, co człowiek na drodze nieposłuszeństwa ściągnął na siebie te wszystkie nędze tego świata, to Pan Jezus na drodze posłuszeństwa, o którym jest napisane, chociaż był w kształcie Bożym, nie poczytał sobie to za jakieś drapiestwo czy własność, żeby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, bo on musiał się wyprzeć samego siebie. Czego on się musiał wyprzeć? Do panowania nad całym stworzeniem. On musiał się wyprzeć swojej boskości. On musiał się stać, tak jak powiedział o sobie, ja nie człowiek, ale robak. Hańba i drwina pospólstwa. I to tak jest rzeczywiście, że po prostu jak my to zaczynamy rozumieć, że on przez posłuszeństwo przywiódł, tak wiele synów jest napisane, że przez jego posłuszeństwo mamy możliwość stać się dziećmi Bożymi, możemy jego dziedzicami się stać. Możemy te wszystkie rzeczy, jakby można powiedzieć, od których grzech nas odciął od tego źródła, znowu z tego korzystać, aż po życie wieczne i dom ojcowski. I teraz tutaj sprawa jest o zmartwychwstaniu. Ta rzecz, która po prostu jest o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, nie może być zaprzeczona przez żadnych uczonych na tym świecie. Jaki dowód wam daję? Trudno znaleźć taki dowód, ale dla mnie dowód był taki, że jak ja uwierzyłem, a to było w czasie komuny, i taką grubą encyklopedię radziecką znalazłem na półce, była przeceniona, bo nikt jej nie kopował, ale ja ją obejrzałem, tam pisze Jezus Chrystus, od tego zacząłem i czytam, Jezus Chrystus, Syn Boży, zmartwychwstał i tak dalej. I w komunistycznej encyklopedii ktoś pisał, że to jest tak dokładnie biblijne ujęcie, że ja tą encyklopedię do dzisiaj mam jak relikwię, żeby pokazać ludziom, że nie można zaprzeczyć nawet w takim ciemnym czasie, że on jest Synem Bożym. A później się zastanowiłem, mówię, przecież oni jeszcze mają woskresienie, czyli zmartwychwstanie i to jest nazwa niedzieli. Ja mówię, no rzeczywiście paradoksy są i Bóg to do tego dopuścił. Było to dla mnie posileniem dla mojej wiary wtedy, kiedy rzeczywiście Boga poznałem prawie co blisko. No i tutaj jest właśnie dalej napisane, że w szóstym wierszu, wśród których jesteście i wy powołani, przez Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj Pan Jezus cię nie powołuje, jeśli słyszysz jego słowo? Tak, powołuje cię, bo jak to? Czy przyszło jakieś pisma do Mateusza specjalne, albo do apostoła Pawła, to było już dosyć skomplikowane powołanie, bo musiał się przeciwstawiać najpierw, później Pan Jezus mu się okazał. Ale powiedzmy, do Mateusza przyszedł i powiedział, chodź za mną. Przyszedł do Piotra, chodź za mną. Czy oni dużo na ten temat, powiedzmy, stawiali swoich warunków? Słowo Boże mówi nam, że nie. Ale nie wiemy dokładnie, jak to było, ale Bóg właśnie znał ich serca i powołał ich przez to słowo, które do nich skierował. I przede wszystkim, co tu jest napisane? Powołani. Czyli do wiary nie da się urodzić we wierze. Nie da się urodzić. Dlaczego nie da się urodzić? Dlatego, że każdy musi sam uwierzyć. Każdy sam musi przyjąć Pana Jezusa, bo każdy ma swoje grzechy. Ja nie mogę swojego ojca przynieść przed, powiedzmy, Pana Jezusa i powiedzieć, on zapłaci za mnie, albo to on jest winien wszystkiemu. Nie, nie da się. Po prostu ja muszę przyjść i powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem. I w tym momencie dopiero zaczyna się procedura Boża. Bo to jakby ktoś przyszedł do lekarza i powiedział, nie jestem chory, ale proszę mi pomóc. To lekarz by go odesłał, jak pan będzie chory, to pan przyjdzie. I Pan Jezus powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza. A czy w ogóle wśród ludzi jest chociaż jeden zdrowy? Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że nie ma ani jednego.
I tu dalej jest, co chciałbym zwrócić uwagę, umiłowanym Boga. Umiłowanym Boga. My możemy Boga różnie traktować, ale On nas nie może różnie traktować, bo On jest naszym Ojcem. I nie może ojciec nawet najbardziej dziecka nieposłusznego potraktować nie po ojcowsku. Nie można wymazać tej zależności. On jest naszym ojcem. A czy my jego ojcostwo uznamy? Nasz wybór. Ale to zależy od tego rzeczywiście nasza wieczność. I tutaj w liście do Rzymian jest później pokazane, powiedzmy, nasze ciało. Co to jest nasze ciało? Nasza natura, która jest wroga Bogu. I apostoł Paweł to u siebie wszystko pokazuje. Później pokazuje, że dostał prawo Boże. I jak dostał prawo Boże, jak zrozumiał, jakie są przekazania Boże, to jeszcze więcej grzeszył. I w pewnym momencie zauważył, że absolutnie ja nie mogę tej sprawy tak zostawić, bo będę obłudnikiem. A ja nie chcę być obłudnikiem. I w pewnym momencie zauważa, że ten zakon grzechu, czyli ta siła starego człowieka, to ona jest niepoprawialna. I w pewnym momencie mówi, biedny ja człowiek jestem, nędzny, kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci. I w tym momencie Bóg mu idzie naprzeciw i teraz mówi, ale w Chrystusie nie ma żadnego potępienia. Czyli skoro Pan Jezus moje grzechy usłyszał, ja wyznałem i ja wierzę w Jego ofiarę, wierzę w odkupienie, to w Chrystusie nie ma żadnego potępienia. Bo któż nas będzie oskarżał, jak On doskonale zapłacił? Ojciec nas powołał, później jest napisane, a kto będzie teraz skarżył na wybrane Boże? Czy Bóg, który usprawiedliwia, który zanim człowieka stworzył, już baranka obmyślał na usprawiedliwienie? I czy teraz ten Chrystus, który przyszedł i umarł, On będzie oskarżał? Nie. I tu jest rzecz właśnie, żeby w tym się znaleźć, żeby te rzeczy trzymać. I teraz z listu do Efezjan krótko przeczytamy, zobaczymy, cośmy, na co tutaj właśnie zwrócić uwagę możemy. Że Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Go posłał, dzisiaj to było tematem uwielbienia, właśnie, że Syn Boży przyszedł po to, żeby nas wyzwolić, że On właśnie, ten Ojciec, ubłogosławił w Chrystusie. To nie ubłogosławił mnie przez to, że ja chodzę do zgromadzenia. Nie przez to, żebym jakieś lepsze religie wyznawał. Nie przez to, że książek mądrych filozoficznych przeczytałem. Albo dobry człowiek jestem, bo chyba nikt by nie powiedział, że jestem złym człowiekiem, bo nie znacie mnie od tej strony, ale Bóg mnie zna. I absolutnie tutaj w tej sprawie nie ma możliwości, tylko mogę przyjść do Boga w Chrystusie. Ja nie mam nic przeciwko temu. Jestem Bogu wdzięczny przez to, że mogę przyjść do Boga w Chrystusie. Nie mogę przyjść jako Jan Grabowski tam bez Chrystusa, bo bym przyszedł ze swoimi grzechami. A ja mogę przyjść do Niego w Chrystusie. I jestem dzieckiem umiłowanym. I mam wszystkie rzeczy, które są w Chrystusie. A czy z Nim jest Słowo Boże w liście do Rzymian mówi, nie darował nam wszystkiego? Czy z Nim nie darował nam wszystkiego? I tu mamy jeszcze właśnie o duchowym błogosławieństwo. Niebios. Bo jak my słyszymy niebios, to wydaje nam się, że tutaj za chmurką i tam coś spotkamy niebieskiego. Ale że posłali statek kosmiczny, to tam ci, którzy lecieli, to przeważnie lecieli po to, żeby powiedzieć, że Boga nie ma w niebie. A inni gdzieś tam, powiedzmy, przejrzeli bardzo daleko i też mówili, nie widać, żadnego Boga nie widać. I tu w tym wypadku, jakby można powiedzieć, mówi słowo o niebiosach, że to jest coś zupełnie odmiennego od ziemi. Że to, co obowiązuje na ziemi, to w prawie niebiańskim jest całkowicie coś innego. Że ten Chrystus, o którym dzisiaj było czytane,
On zszedł do najniższych stron ziemi. Czyli u nas jest przetłumaczone do podziemi. To nie chodzi o podziemia, tylko o najniższe strony ziemi. Co to są najniższe strony ziemi? No te rzeczy, które człowiek wymyślił, takie różne, takie przeciwne Bogu, że my sobie w ogóle nie wyobrażamy, że Bóg w te rzeczy musiał wejść, przyjmując człowieczeństwo. I tutaj jest napisane, że jednak w tych duchowych, które są w ogóle wolne od tych różnych rzeczy, które grzech spowodował, jest to dzisiaj naszym błogosławieństwem. On nas musiał wybrać, później jakby przeznaczyć dla siebie samego, do synostwa. To synostwo to jest coś, co nie dzieje się automatycznie. My musimy poznać ojca naszego. Czy jak dziecko było, powiedzmy, ileś tam lat odosobnione od ojca i później wróciło, czy ono od razu jest synem? Z pewnością według rodowodu tak, ale według napełnienia to musi się dużo uczyć, bo musi poznać ojca swojego. Kim ono jest? Co jest dla niego ważne? Co jest nieważne? I napełnia się wtedy synostwem, czyli nas przeznaczył, żebyśmy się stali jego synami. Nie tylko dziećmi Bożymi, ale żebyśmy byli podobni jemu. Żebyśmy podobnie byli do syna jego, tak jest napisane. Żebyśmy przemienieni byli w ten sam obraz. Żebyśmy się stali użyteczni. Bo sama wiara, jeśli my ją tylko przyjmiemy dla naszego zbawienia, to ona jest użyteczna dla nas. Ale Bóg by chciał, żebyśmy byli użyteczni w Chrystusie dla wszystkich ludzi. Żebyśmy ich po prostu potrafili przeprowadzić do tej Ewangelii Bożej. Żebyśmy potrafili Syna Bożego wskazać. Weźmy sobie pod uwagę jedną rzecz. Że jeśli by w chrześcijaństwie wszyscy zajmowali się Ewangelią o Synu Bożym, nie byłoby żadnych podziałów. A czym oni się zajmują, jak się spotkają? Różnicami swoimi. Czym oni są lepsi jedni od drugich? A jeśli oni by się zaczęli zajmować osobą Pana Jezusa, jeśli oni by faktycznie wszyscy spojrzeli na tego, który ich odkupił i który, u którym Bóg nam głosił Ewangelię, o Synu Bożym, o Jego zmartwychwstaniu, o tym, jak On zapłacił za grzechy, jak On w grobie był złożony, jak zmartwychwstał, że w grób jest pusty dzisiaj. Jeśli by te rzeczy nas zajmowały, to chrześcijaństwo by było siłą, która by nie musiała ustępować pola, dlatego że powiedzmy chrześcijaństwo by miało armię i miecze. Nie, ono by po prostu miało taką siłę duchową, że żadne pokrętne nauki, ani żadne jakieś fałszywe wyobrażenia o Bogu, albo roszczenia ludzkie, bo człowiek chce wszystko zawłaszczyć, nawet Boga. Każdy mówi, Bóg to tylko mój, a Bóg jest dla wszystkich ludzi, bo On posłał Pana Jezusa, żeby każdy, kto weń wierzy, był zbawiony. I tutaj po prostu jest tutaj w tym liście do Efezjan takie napisane, dlaczego On to zrobił. Ku uwielbieniu w 6 wierszu, chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Bóg tak mu się upodobało, a nikt mu nie przeszkodzi w tym, co ma się mu upodobać. Bóg po prostu postanowił okazać łaskę. Jaką łaskę może Bóg okazać? Z urzędu okazał łaskę, bo w Starym Testamencie, jak ktoś by dobrą miał tłumaczenie albo w oryginalnym tekście czytał, to nigdzie nie jest napisane łaska, tylko jest napisane dobroć. Hased, to jest oryginalne słowo, hased, czyli to jest coś takiego, co z natury w Bogu jest, że On wskazuje swoją dobroć. Ale On nie mógł okazać mi łaski. Bóg mi mógł okazać dobroć, ale nie mógł mi okazać łaski. Bo łaska to co to jest? Łaska to jest usprawiedliwienie. To jest odkupienie. To jest załatwienie sprawy z Bogiem, jakby można powiedzieć, to co ja zawiniłem, w łasce Bóg z dekretu skreśli. Tak jak jest napisane, On pojednał nas z Bogiem i wykreślił, czy przybił do krzyża
obciążający nas list dłużny. Krwią swoją wymazał właśnie ten list dłużny, który każdy zaciągnął. I w tym właśnie jest tu przypominane, że to jest czysta dobroć Boża, która w Chrystusie przez Jego dziele znalazła swoje spełnienie. Urzeczywistnienie.